Dziś młodzież z całej Polski spotkała się na polach lednickich. W tym roku świętowano trzy jubileusze. 1050. rocznicę Chrztu Polski, 800-lecie Zakonu Dominikanów i 20. rocznicę spotkań lednickich. Hasłem tegorocznego spotkania było słowo Amen. Tegoroczne wydarzenie jest pierwszym organizowanym po śmierci twórcy lednicy, charyzmatycznego dominikanina, ojca Jana Góry. Jestem twój, zbaw mnie, Panie, Amen. Młodzi ludzie na polach lednickich gromadzą się od 1997 roku. Wspólny śpiew, modlitwa, taniec na chwałę Pana Boga to nieodłączne elementy każdej lednicy. Jakie? Szanowni rodzice, polega na tym, że możemy się spotkać w miejscu, gdzie w tym momencie tętni serce Kościoła w Polsce. Każde spotkanie ma swoje emocje i swoją myśl przewodnią. W tym roku hasłem spotkań pod bramą rybą jest słowo Amen. To bezpośrednie nawiązanie do trzech poprzednich spotkań. Trzy poprzednie spotkania miały za temat Ojca i Syna i Ducha Świętego i w tym roku powiemy Amen. Czasami niektórzy nas pytają trochę tak z lekką nutą złośliwości, mówiąc, a to znaczy, że kończycie? I my wtedy mówimy nie, 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 nie. W grudniu ubiegłego roku zmarł nagle twórca lednicy, charyzmatyczny kapłan ojciec Jan Góra. To z inicjatywy ojca Jana stanęła brama ryba, a papież Jan Paweł II pobłogosławił zebranej tam młodzieży. Tamte wydarzenia przypomniano w filmie dokumentalnym wyemitowanym w trakcie tegorocznego spotkania młodych. Zawsze powtarzam, że nikt nie może zapalać, jeśli sam nie płonie. Nie może zapalać, musi płonąć. Mijały lata, a lednica rosła w siłę. Każdą pierwszą sobotę czerwca pod bramą rybą stawiało się kilkadziesiąt tysięcy ludzi, odpowiadając tym samym na zaproszenie ojca Jana. Ojciec Jan zostawił tutaj nam swój kalendarz, w którym są plany na wiele lat w przód, więc okazuje się, że nie tyle nie jesteśmy zagubieni, co mamy bardzo dużo pracy na przyszłość, więc on czuwa, to czuć. Nie jesteśmy sami absolutnie. Ojcze, prowadź mnie, prowadź mnie. Uczestnicy tegorocznej lednicy otrzymali kieszonkowe wydanie pisma. Bleble, imię twoje, ale jakie to imię? Jakie to imię? Z kalendarza Ojca Góry. Amen jest napisane jego dłonią. To Amen na tym krzyżu. Młodzi ludzie na polach lednickich gromadzili się już od 8 rano, choć oficjalnie lednica zaczynała się o 17. Jeszcze przed tą godziną zaplanowano szereg atrakcji. Jedną z nich było przybycie maratonu lednickiego. Dobrze, witam. Można było wyspowiadać się w plenerze czy podziwiać skok na spadochronie pułkownika Szopińskiego, ale żeby przygotować lednicę, trzeba było sporo się natrudzić. Cały sztab ludzi, który pracuje przecież cały rok, który cały rok tworzy lednicę, pracuje nad planem, pracuje nad gadżetami, które pielgrzymi tak bardzo uwielbiają. Jestem twój, zbaw mnie, Panie, finalnym elementem uroczystości jest przejście pielgrzymów przez stojącą nad jeziorem bramę rybę. Symboliczne przejście oznacza wybór przez młodych Chrystusa. Lednickie spotkania przez 19 lat zgromadziły łącznie blisko 2 miliony młodych uczestników z kraju, a także z różnych zakątków świata. Tak zwane państwo islamskie ponosi porażki militarne w Iraku i Syrii. Znacznie spadły tam też wpływy dżihadystów z ropy naftowej. Dlatego islamiści nadal ściągają podatki i wymuszają haracze od ludności cywilnej. Obecnie trwają dwie ofensywy militarne na bastiony tak zwanego państwa islamskiego. Syryjskie miasto Ar-Raqqa i iracką Faludżę. W Syrii dżihadystów usiłuje pokonać sojusz tamtejszych milicji wspieranych przez Stany Zjednoczone. Natomiast w Iraku działania prowadzi tamtejsza armia, korzystając ze wsparcia lotniczego koalicji międzynarodowej. Nawet jeżeli te miasta zostaną zdobyte, to rzeczywiście pojawi się potężny dylemat tego, jak zarządzać później, jak utrzymać, prawda, co dalej. Bo mamy tutaj kwestię celów krótkoterminowych. Okej, zdobywamy, wyrzucamy państwo islamskie, ale na Bliskim Wschodzie, w szczególności w Iraku, wielokrotnie ten błąd wcześniej był popełniany, że rzeczywiście zdobywano militarnie jakieś miejsce, no ale potem pojawia się problem co dzień po. Mówi ekspert do spraw bliskowschodnich dr Łukasz Fyderek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trzeba pamiętać, że pewna część lokalnej populacji to radykalni islamiści, którzy popierają dużą część programu politycznego samozwańczego państwa islamskiego. W najbliższych miesiącach
miesiącach będą toczyły się bardzo ważne wydarzenia, kiedy to prawdopodobnie obydwie ofensywy powiodą się. Zniszczenie fizyczne państwa islamskiego w tym momencie to jest cel krótkoterminowy. Jeżeli chcemy usunąć dżihadyzm, salaficki dżihadyzm z tych terenów, to trzeba pozyskać tą ludność, włączyć ją jakoś w proces polityczny. I to jest prawdziwe wyzwanie. W przypadku konfliktu syryjskiego trzecią siłą mogą zostać syryjskie siły demokratyczne, zdominowane przez Kurdów, które mają swój pomysł na Syrię. Może zatem pojawić się problem napięć na tle etnicznym, gdyż w mieście Rakka 90% mieszkańców to etniczni Arabowie. Pytanie zatem, jak dogadają się z Kurdami? To wszystko w tym wydaniu informacji dnia. Dziękuję za uwagę. Na kolejne zapraszam tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podlasiu miejscami duże i tam gdzieniegdzie przelotny deszcz. W Karpatach początkowo zachmurzenie duże i zanikające opady deszczu lub burze. Temperatura od 6-8 stopni na północnym wschodzie, 9-12 stopni w centrum, do 13-15 stopni na południu. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, północno-wschodni i północny. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu kraju okresami duże i tam miejscami przelotny deszcz, a od godzin południowych również burze. Temperatura od 21 do 24 stopni. Na północy kraju od 17 do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Północno-wschodni i północny. W czasie burz wiatr porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie rosnąć. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy różańcowej. Będziemy polecać nasze intencje, które są złożone w kaplicy radiowej. Także modlić się za Radio Maria, telewizję Trwam, za naszą ojczyznę, opiekę na świecie. Polecamy też intencje wszystkich chorych, że naszych słuchaczy. Różańce trzeba odmawiać. Dla ojca Jana, dla pani Elżbiety, Józefa, za księdza biskupa Zygmunta Zimowskiego, księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego, Kazimierza Ryczana, a także pana doktora Tadeusza. Stary tramwaj, stare euro, Europa, stara Polska, tu stara Warszawa, stara Stary most, Stworzyciela nieba i ziemi. Stara wiara. I Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość dla nas. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica radosna, tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Anioł uspokaja zmieszaną Maryję. Nie bój się, Maryjo, i prosi, by od lęku przeszła do nadziei. Jej tak wypowiedziane w duchu wiary, miłości, otworzyły Bogu drzwi świata. Ona stała się w ten sposób żyjącą Arką Przymierza. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski także pełna. Także widzicie Państwo, no Maryjo to jest imię, ale Ojcze nasz to też nie jest sprecyzowane, jakie jest imię Jego. Modlitwa na wieczór. Jakie jest imię Jego? Ojcze nasz. Godzina śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś. Profesor Jerzy Bralczyk i Teatr Improwizowany Klancyk, a po godzinie 22 spotkania z reporterami, z autorami świetnych reportaży, Wojciechem Jagielskim i Lidią Stałowską, a po 23 z Jackiem Hugo Baderem. Ale jest jeszcze mnóstwo atrakcji, proszę koniecznie przybywać tutaj. Noc Bibliotek mniej więcej do 12:30 będzie trwała tutaj w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Autopromocja. Więcej niż świat. Jaume Cabré to najsłynniejszy kataloński pisarz, bardzo popularny w Polsce dzięki takim powieściom jak Wyznaje, Jaśnie Pan czy Cień Eunucha. Przy pisaniu której książki pomógł mu Andrzej Wajda? Jak ważna jest w jego powieściach muzyka i czy często... Nie Żyda broniła. Także tu w Warszawie, Warszawa jest żydowska. Warszawa nie jest prawosławna, nie ma Świadków Jehowy, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma prawosławnych. Warszawa jest żydowska, a jak ktoś by nie wiedział dokładnie, to żydowsko-katolicka.